Tutaj taki fajny, taki bym powiedział, taki adjustment trochę, który ja mega lubię w projektach. Mianowicie jest taka takie ustawienie IDE we frameworku, w którym możemy podać taki jakby connection string i na tej podstawie, jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek symfonowe rozwiązanie, czy też Siliusa, to on te linki automatycznie konwertuje i przez to, przykładowo jak mamy web profiler, to możemy tylko kliknąć i nam się od razu podniesie PHP Storm albo inne IDE, które używamy. To jest kompatybilne z wszystkim właściwie, bo ten connection string jest tak naprawdę dowolny. To jest jakby przykład implementacji tego, że można po prostu pchnąć to do .env-a na przykład i w .env-ie, na przykład .env local, dodać sobie taki connection string, no bo wiadomo, że każdy deweloper może mieć różne IDE, więc tutaj nie ma jakby musu, czy też VS Code'a można tutaj podpiąć, bo to tak naprawdę jest ten protokół niby i potem kwestia jest tego, jak dane rozwiązanie po prostu obsługuje to. No fajne rozwiązanie przede wszystkim jest to dlatego, że można tutaj kilka fajnych trików zrobić, mianowicie tak jak mam tutaj w tym przypadku, jestem w stanie sobie sprawdzić, albo i usunąć ten niepotrzebny początek. Czyli przykładowo, jeżeli ja domyślnie pracuję z Dockerem, to domyślnie mój Silius znajduje się w ścieżce SRV Silius i no, na komputerze mam zupełnie inną ścieżkę. Więc on domyślnie usuwa to, bo mi to jest do niczego niepotrzebne i automatycznie transponuje to do PAFA. No, jakby szersza dokumentacja jest w samej dokumentacji Symfony. I tutaj jest kilka sposobów, jak sobie z tym radzić. I myślę, że bardzo fajne rozwiązanie, które można bardzo prosto zaimplementować i rozwiązuje wiele tematów związanych z nawigacją. Przede wszystkim szybciej można nawigować. Na przykład jeżeli wyskoczy nam jakiś exception, to nie musimy szukać, co to jest za exception albo stack trace'a, tylko sobie klikamy po prostu w ten link i automatycznie nam się podnosi ID w odpowiednim miejscu. Ja bym tutaj zaproponował, żeby domyślnie trzymać tę wartość w oparciu na przykład o PHP Storma i skorzystać z fallbacków na Envy w Symfony, bo jeśli dobrze pamiętam, to coś takiego było, bo myślę, że nie będzie jakimś przestrzeleniem założenie, że większość z nas tutaj przynajmniej obecnych korzysta z PHP Storma, więc to by była zawsze jedna czynność mniej, którą trzeba by było ogarnąć, która by była już po prostu w templatce zrobiona. Znaczy myślę, że można to wrzucić w ogóle w .env-a, w domyślnie załóżmy, nie wiem czy używacie, bo można właśnie ten, ja używam Toolboxa, to jest ten takie urządzonko do zarządzania, czy aplikacje do zarządzania projektami i ona tutaj całą historię pamięta, co się kiedy robiło i przy okazji można też stąd instalować, teraz akurat mam tutaj jakby listę, które rzeczy z JetBrainsów mam zainstalowane na lokalnym komputerze. Niestety to korzysta z czegoś a la Electron, więc staram się tego unikać. Aha, znaczy plus jest tego taki, że przynajmniej w większości środowisk, wiem, że na pewno na Macu, bo to Przemek Tasiński potwierdza, że to działa w standardzie, ten protokół, w innych przypadkach trzeba tam doinstalować sobie taki handler, który i w Linuxie, jak i w Windowsie jest potrzebna taka zewnętrzna aplikacja, która konwertuje to, natomiast właśnie ten toolbox domyślnie w każdym z systemów operacyjnych rejestruje ten protokół i on działa w standardzie, więc to ewentualnie taki plus jest, nie? No minusem jest tego to, że jak ktoś tego nie będzie miał, to nie będzie działało, ale to jakby nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku akurat. Więc myślę, że to jest takie nice to have i fajnie to mieć i ja się też z tym zgodzę. Można tu oczywiście dowolnego stringa, można wrzucić też w readme albo w ogóle w jakichś naszych internalowych rzeczach, bo to nie jest ściśle związane może z projektem, bardziej z developmentem, więc to też taka rzecz, która jest fajna do zerknięcia sobie tutaj na to.